Dobrze jest być w domu Bożym, w zgromadzeniu świętych, wybranych, powołanych. Amen. Pan Jezus powiedział, że zbuduje swój Kościół, którego bramy śmierci nie przemogą. Wierzę, że On troszczy się o swój Kościół, o każdego z nas. On pilnuje nas. I jak obiecał, będzie nas prowadził aż do końca. Amen. On jest wierny i nie zawodzi. Słyszeliśmy na samym początku tego zgromadzenia, że jeżeli przychodzimy do Boga, to mamy w Niego wierzyć. Wierzyć, że On jest. A po drugie, mamy też uwierzyć, że kiedy się do Niego zbliżamy i Go szukamy, On będzie nas nagradzał. A więc możemy oczekiwać, że także tego poranku, tego do południa, Bóg, przed którego obliczem jesteśmy, jeżeli Go tylko szukamy, jeśli tylko w naszych sercach Go wzywamy, On pozwoli się znaleźć i będzie ciebie i mnie błogosławił. Nagrodzi cię w taki sposób, w jaki może nigdy wcześniej nie myślałeś. Moi drodzy, dzisiaj chcę mówić o znikającej nadziei. Albo o czymś takim, gdzie właściwie już ludzie nie widzą żadnej nadziei. Co powinniśmy wtedy robić i czy na kogo możemy liczyć, kiedy człowiek nie widzi nadziei? Biblia mówi tak, w liście do Rzymian, 4 rozdziale, wierszu 18 do 20 czytamy następujące słowa. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, czyli zaufał, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, zaufaniu, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Moi drodzy, kiedy czytam ten fragment Bożego Słowa, mogę powiedzieć, że z całą pewnością, z całym przekonaniem, że Bóg ma niezwykłe zamiary i plany wobec każdego człowieka. I wierzę, jestem pewien, że te zamiary i plany Boga względem każdego człowieka, każdego, to znaczy mam na myśli każdego z nas tutaj obecnych, każdego człowieka na obliczu ziemi, Bóg ma wspaniałe, dobre, wielkie plany wobec nas. Czy możecie powiedzieć amen? Choćby sam fakt, moi drodzy, że tym planem Boga dla człowieka jest jego zbawienie. Jest to, że Bóg nie chce, aby jakikolwiek człowiek na tej ziemi zginął. Ale Bóg ma plan zbawienia i ten plan się urzeczywistnił w osobie Jego Syna Jezusa Chrystusa na krzyżu. Jest to plan wielki, przerastający nasze własne zrozumienie. Oto mamy człowieka, który ma na imię Abram, bo tak na początku się nazywał. Człowieka, który jest uwikłany w bałwochwalstwo. Człowieka, który nie ma pojęcia o istnieniu żywego, prawdziwego Boga. Moi drodzy, kiedy czytamy o tej postaci, o tym człowieku poganinie, o tym człowieku, który był czcicielem Boga Księżyca w Ur Chaldejskim, kiedy patrzymy z perspektywy Bożego Słowa na jego życie, jesteśmy niesamowicie zachęceni, aby podążać jego śladami. Zachęceni do tego, aby pozostawić rzeczy, które są nieważne, nieistotne, które nas odprowadzają i oddalają od Boga, a podążać tak jak ten człowiek za żywym, prawdziwym Bogiem. Ten czciciel księżyca, ten człowiek zostaje pewnego razu wezwany przez żywego, prawdziwego Boga. I nie wiem, w jaki sposób Bóg do niego przemówił, ale jedno jest pewne. Jedno jest pewne, Bóg do niego przemówił. Wiecie, człowiek wie, kiedy Bóg do niego przemawia.
Wiecie, wielokrotnie ludzie mówią tak, ja byłem gotów odpowiedzieć na Boże wezwanie, ale pomyślałem sobie, jeszcze nie teraz. To znaczy, że on słyszał Boży głos, że on wyraźnie wiedział, że Bóg kieruje słowo do jego serca, a jednak zatrzymał się. W tym wypadku, moi drodzy, było inaczej. On usłyszał Boże wezwanie, aby zacząć podążać za żywym Bogiem, niewidzialnym Bogiem. On go nie widział. On jedynie słyszał głos Boży tak wyraźnie, tak mocno, tak przekonywująco, że on mówił, ja dość mam tego chwalenia księżyca. Co ja głupi robię? Oto czczę zamiast stworzyciela, ja czczę coś, co on stworzył. Marny przedmiot, marną rzecz, jakim jest ciało niebieskie. Oto już koniec mojego kłaniania się księżycowi. Koniec mojego chodzenia do tej świątyni. Koniec tego wszystkiego. Ja idę za Bogiem, który do mnie przemówił. Kochani, to jest zdumiewające, jak Bóg przemawia do człowieka. Czasami jest to jak grzmot z jasnego nieba, jak w przypadku Saula z Tarsu. Ale najczęściej jest to cichy głos przemawiający głęboko w naszym duchu, w naszym sercu. I wiesz, że to nie człowiek. I wiesz, że to nie ty sam. Ale wiesz, że to sam Boży Duch, Wszechmogący Pan przemawia do twojego serca. I oto jesteś gotów powstać i iść za tym głosem, za tym wezwaniem. A więc, moi drodzy, jest, kiedy patrzę na tego Abrama, a imię Abram oznacza wzniosły ojciec. Kiedy patrzę na tego człowieka, który nie tylko mówi, ja wierzę w Boga. Ja wierzę w Boga. Gdybyśmy tak zrobili ankietę i przeszli się ulicami naszych miast, naszego kraju, to byś z reguły usłyszał, ja wierzę w Boga. Ale on nie skończył tylko na takim martwym, słabym wyznaniu tego. Ale jego wiara była udokumentowana, była poświadczona, potwierdzona jego działaniem, jego posłuszeństwem. On wstał, zabrał swoją żonę, rodzinę i wyruszył. Zostawił wszystko. Kiedy myślę o Bogu, który nas wzywa, o Bogu, który wzywa nas, abyśmy za Nim podążyli. Nie za jakąś wielką niewiadomą. Bo przecież Bóg, o którym mówimy, o którym mówi Boże Słowo, jest żywym Bogiem. Jest Bogiem, który jasno i wyraźnie przemawia i nasze pójście za Nim nie jest żadnym skokiem w ciemność. Może coś jest, a może nie ma. Nie. Ale jest świadomym wyborem, świadomą odpowiedzią. Oto słyszę Boga przemawiającego przez Jego Słowo do mnie, do mego serca, a ja muszę coś z tym zrobić. Oto nie będę się opierał i buntował, nie będę trzymał się, żeby On mnie nie wyrwał z mojego miejsca. Oto chcę, dlatego że jest Bogiem, dlatego że mnie umiłował. Ja chcę wstać, ruszyć, zapłacić cenę, ale ja muszę iść za Nim i być z Nim. Amen. Muszę to zrobić. I Abram właśnie to zrobił. Nie mówił, ja wierzę w Boga, a dalej czcił księżyc. Nie mówił, wierzę w Boga, a kwiatki układał w świątyni Boga księżyca. Nie, on to wszystko zostawił. Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej. Wiecie, to jest niesamowite, kiedy człowiek wierzący powstaje, nagle jakby jest wyrwany ze swojego środowiska, ze swojej rodziny, nawet najbliższej rodziny. Moi drodzy, to jest tak, jak w naszych czasach ty i ja nawracamy się do Chrystusa i jakby rozglądamy się za siebie i mówimy, może moja mama pójdzie, może mój tato, może moi bracia, moja żona, mój mąż pójdzie za mną, ale oni nie chcą ruszyć. I zastanawiamy się, co dalej robić, ale głos jest wyraźny, ty pójdź za mną, ty pójdź za mną. A mówimy, ale Panie, ale co z nimi? Ty idź za mną. A Bóg, jeśli my jesteśmy wierni, kiedy powstajemy i zaczynamy za Nim iść, oto sam Wszechmogący Bóg znajdzie środki, czas, możliwości, aby przemawiać do naszych bliskich. Czy oni ruszą? Nie mamy gwarancji, ale jedno jest pewne. Ty i ja okażemy posłuszeństwo Panu. Abraham wbrew nadziei,
Ale nie chodziło teraz o jego nawrócenie i pójście za Bogiem, ale chodziło o coś więcej. Ten człowiek, który stał się Bożym człowiekiem. Przedtem był człowiekiem urojonego bóstwa księżyca, marności, ale teraz jest człowiekiem żywego Boga. Należy do żywego Boga, do Stwórcy nieba i ziemi. O, on rozpoczyna swoją wędrówkę. Właściwie, jak mówi Słowo Boże, Bóg kazał mu wyjść, ale nie powiedział mu dokąd. Pomyślimy tak, Bóg jest dziwny. Kiedy Bóg powołuje ciebie i mnie, my wiemy, do czego nas powołuje. Do życia, do zbawienia. My wiemy, do czego On nas powołuje, prawda? On maluje przed nami wieczność i przyszłość, chwale i mówi, powołuję cię, wyjdź ze swojej ziemi, od rodziny i tak dalej, bądź gotów poświęcić wszystko, aby pójść za mną. To nie znaczy, w przypadku, kiedy Jezus o tym mówił, że my mamy fizycznie opuszczać naszych bliskich, ale duchowo tak. Opuszczamy, zostawiamy i modlimy się, oczekujemy, kiedy nasi bliscy także dołączą do nas, słysząc głos Pana, to ciche wezwanie w swoich sercach, aby poszli za Nim. Moi drodzy, tak więc idą za Bogiem. Bez chwili wahania czytamy, On wstał, On zostawił i On ruszył. Mieli jedną wielką potrzebę. Oto mogli mówić tak, okej, Panie, oto kiedy do nas przemówiłeś, ruszyliśmy, oto staliśmy się posłuszni Tobie, ale wiesz, Panie, o co się modlimy, czego nam brakuje, co by sprawiło nam wielką radość? Wiecie co? Co by im sprawiło to największą radość? Abraham, kiedy usłyszał głos, miał 75 lat. W tamtych czasach to może jeszcze nie było tak dużo. 75 lat. My już w tym czasie powoli pakujemy manatki. A on rozpoczyna wędrówkę. On idzie za Bogiem. On nie wiedział, że jeszcze więcej jest przed nim niż za nim, bo przeżył 175 lat. 75 lat. I Bóg mówi, i on rusza, ale mówi, Boże, mam jedno pragnienie. Ja i moja żona nie możemy mieć dziecka. Panie, daj nam dziecko. Panie, przyjdź i daj nam dziecko. A Bóg, kiedy go powołuje, mówi do niego już pewne słowa, uczynię z ciebie naród wielki. On jeszcze nie wie jak, ale Bóg już do niego mówi i daje mu obietnicę, twój problem zostanie rozwiązany, tylko on nie łapie tego. On nie rozumie tego, że będzie, że stanie się ojcem nie jednego, ale stanie się ojcem wielu narodów, wielu ludów. Ja mówię, Boże plany, Boże myśli, Boże zamiary wobec nas, marnych ludzi, przerastają nasze myślenie i zrozumienie. Amen. Oto Bóg dla ciebie i dla mnie ma niezwykłe błogosławieństwa. Oto kiedy wyrwał nas i powołał i wezwał nas za sobą, moi drodzy, nie wezwał nas do marności. Nie wezwał nas do tego, abyśmy przegrali nasze życie. Ale Słowo Boże mówi, że powołał nas do wiecznej niebiańskiej chwały. Takim jest Bóg. Więcej, obiecał, że nawet jeśli my pozostawimy innych i te swoje relacje w sensie duchowym, a obierzemy Jego, On da nam daleko więcej braci, sióstr i tak dalej, i tak dalej. Panie, daj nam. A Bóg nie odpowiada. Mija kolejnych 10 lat i Bóg nie odpowiada na tą modlitwę. Wiecie, ja już wyobrażam sobie, jak diabeł przychodzi do Abrama i do Saraj i mówi, no i co? I gdzie jest wasz Bóg? On taki wielki jest? Warto iść za Nim? Warto Mu służyć? Wy się modlicie, wy pościcie, wy wołacie, mija 10 lat i nie ma nic. Żadnej odpowiedzi. Właściwie nadzieja coraz bardziej zanikała. Abraham wbrew nadziei. Oto mijają kolejne lata, moi drodzy, i Abraham nie ogląda tego najważniejszego, co sprawiłoby jemu jako człowiekowi, jego żonie, największą radość, potomstwa. Pamiętam, jak usługiwałem w jednej miejscowości, jak przyszło młode małżeństwo, mówią, pastorze, nie możemy mieć dziecka.
Byliśmy u wszystkich lekarzy, może to było 20 lat temu. Byliśmy u lekarzy, tam nie możemy mieć dziecka. Pastorze, módlmy się razem do Boga. I wtedy położyłem na nich ręce i modliliśmy się. Mówiłem, Boże, daj dziecko temu małżeństwu, spraw cud. I skończyliśmy modlitwę i po jakimś czasie, kiedy zjawiłem się znowu w tamtej okolicy, oni podeszli do mnie i mówią, czy pastor nas pamięta? Ja mówię, no nie za bardzo. Czy pastor pamięta, modliliśmy się o dziecko? Ja mówię, tak, teraz pamiętam. Oto poczęłam i mamy dziecko. Chwała niech będzie Bogu. Oto ten, który daje obietnicę. Ale Abraham modli się już 10 lat. Modli się kolejnych 10 lat. I jeszcze kolejne 4 lata. Mija 24 lata. On ustawicznie się modli o dziecko i go nie ma. Moi drodzy, to jest niesamowite. Służymy Bogu. Jesteśmy posłuszni. A jakby On nie dostrzega naszej, tej największej według nas potrzeby. I wydaje nam się, dlaczego tak jest? Oto jestem wierny, oto wszystko zostawiłem, oto idę za Bogiem, a ciągle On nie wysłuchał mnie w tej mojej najważniejszej kwestii. Pamiętacie, co Izajasz mówi? Co Izajasz mówi do Izraela? Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Oni poszli za Bogiem bezwarunkowo. Nie postawili warunku, jeśli coś, to wtedy. Wiecie, czasami ludzie jakby targują się z Bogiem. Albo mówią, Boże, uwierzę w Ciebie, jeśli... Ja wiem, że Ty przemawiasz do mojego serca, ale daj jeszcze jakieś potwierdzenie, jakiś znak. Bywa tak. I Bóg daje znak. Bóg nie mówi, okej, nie jesteś gotów mi uwierzyć, twoja strata. Bóg daje znak. I nagle ci ludzie są skonfrontowani, o to prosili Boga o znak. Mówią, Boże, jeżeli to i to się stanie, ja uwierzę i pójdę za Tobą. I nagle Bóg to czyni dokładnie to, o co prosili. Czy idą za Nim? Nie wszyscy. Nie wszyscy. Nawet zapominają, że o coś takiego prosili. A jeżeli już pamiętają, to nagle się okazuje, że ciągle, tak naprawdę, nie chodzi o znak, nie chodzi o to, że Bóg jest, chodzi o to, że oni nie chcą za Nim iść. Ale Abraham i Sara idą. Są posłuszni we wszystkim. A jednak nie cofają się. Nadal pozostają wierni Bogu, pomimo tego, że On nie wypełnił, nie wysłuchał tej modlitwy. Dlaczego tak jest? Bo Bóg ma dla nich plan, szczególny plan. Oto to wszystko się odwleka, aby Bóg mógł objawić swoją wszechmoc. Mówi się, że nadzieja umiera ostatnia. Mija 24 lata. Bóg znowu mówi wcześniej troszeczkę, 14 lat wcześniej, w wieku 85 lat, wpadli na taki pomysł, żeby pomóc Bogu wypełnić Jego obietnicę. Mówią, skoro tak, pomóżmy Bogu. Weź moją niewolnicę, będziemy mieli dziecko. Wiecie, dziecko niewolnicy należało do pani i pana. Będziemy mieli dziecko. Ale Bóg mówi, nie. To nie jest mój plan. Ja dam ci dziecko z twojej żony. I kiedy Bóg to mówi już bardzo wyraźnie, Abraham ma 99 lat, a ona ma 89 lat. I kiedy Bóg przychodzi do nich, do namiotu i mówi, wiecie, pierwszy Abraham, kiedy to usłyszał, zaczął się śmiać w sercu. I zaczął mówić, czyż stuletniemu może urodzić się dziecko? Czyż 90-letnia kobieta, która właściwie już fizycznie nie ma żadnych możliwości, bo to wszystko już się zakończyło, ona nie jest w stanie urodzić dziecko. Zaczął się śmiać. A Bóg mówi, muszę coś zrobić z twoją wiarą. Podnieś twoją wiarę. Abraham wbrew nadziei,
w nadzieję uwierzył, a więc gdzieś tam ciągle tliła się jakaś odrobina nadziei. Ja myślę, że nadzieja jest takim pontonem dla wiary. Utrzymuje wiarę ciągle na powierzchni. On nie miał wiary, ale jeszcze wbrew nadziei, jakąś nadzieję, może coś się stanie. A później zaczął wierzyć. I Bóg mówi mu, nie, to Sara ci urodzi dziecko. Wiecie, to jest niesamowite, bo to nam mówi o tym, że tylko to, co jest uczynione mocą Boga, może Bogu się podobać. Kiedy Bóg czyni nas, ciebie i mnie, nowym stworzeniem, to jest Jego dzieło w nas, a nie nasz wysiłek. Amen? To nie my zradzamy się, ale On nas zradza swoją mocą i czyni nas nowym stworzeniem. My jako ludzie chcemy przyjść i mówić, Boże, popatrz, co dokonałem dla Ciebie. A Izajasz mówi, choćbyście nie wiem, co uczynili, wasze uczynki są jak zbrudzona, splugawiona szata w moich oczach. Oto nie możecie stanąć ze swoją własną sprawiedliwością, bo nie jesteście sprawiedliwi w moich oczach. I musi się to dokonać mocą Boga, nie naszym wysiłkiem. To my odpowiadamy na to Boże wezwanie, ale to Bóg czyni swoją mocą. Będziesz nazywał się odtąd Abraham, a więc nie wzniosły ojciec. Będziesz się nazywał ojciec wielu narodów. To jest rok przed poczęciem Izaaka. I wiecie, Sara musi go teraz wołać inaczej. Ojcze wielu narodów, chodź tutaj do namiotu. Ojcze wielu narodów, może byś tak się ruszył i poszlibyśmy gdzieś na spacer. Wiecie, on nazywał się ojcze wzniosły, to tak pięknie brzmiało, wzniosły ojcze, a teraz ojcze wielu narodów. I on cały czas jest konfrontowany, jego umysł i serce. Bóg zmienił jego imię, ona go nazywa ojcem wielu narodów. Po co? Aby ta nadzieja, która w nim tli się, przerodziła się w żywą wiarę, aby począł się Izaak. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Nie odbierzesz błogosławieństwa. Ale oto Bóg zmienia jego imię i żona musi inaczej do niego wołać, ale też Bóg zmienił jej imię. Kiedy po raz drugi, już teraz Sara tam podsłuchiwała w namiocie, a on rozmawia z tymi trzema przybyszami, mężami, którzy mu komunikują, za rok Sara będzie miała dziecko. A Sara zaczyna się śmiać. Teraz ona. Czyż 90-letniej może urodzić się dziecko? A Bóg to widzi. Mówi, czemu się śmiejesz? O nie, ja się nie śmiałam. I Bóg zmienił jej imię Saraj na Sara. Saraj znaczy księżna, wolna. Zmienił jej imię na księżna mnóstwa. No to się dobrali, nie? A więc ojcze wielu narodów i księżno mnóstwa. Oto idą razem. Oto Bóg czyni niezwykłe rzeczy w życiu tych ludzi, którzy zdecydowali się pójść za Bogiem, zaufać Bogu. Oto On ma plan dla ich życia. I moi drodzy, Biblia mówi, że Abraham stał się ojcem wielu narodów, tak jak mówiła obietnica, obrzezanych i nieobrzezanych, Żydów i pogan. Bóg wypełnił swoją obietnicę, zaczynając od Izaaka, tworząc naród Izraela, a teraz do tego dokładając tych, którzy uwierzą z pogan, abyśmy się stali narodem Bożym. Jeden człowiek, który mógł się rozgoryczony na Boga cofnąć. A jednak wierzył Bogu. I Biblia mówi, że wbrew nadziei zaczął wierzyć. Kiedy Bóg podnosił jego wiarę poprzez zmianę ich imion, zaczął wierzyć. I Biblia mówi, list do Rzymian mówi, że w pewnym momencie Abraham uwierzył, że tak właśnie się stanie i na dowód tego zaczął Bogu oddawać chwałę. Już nie prosił, już nie wołał. On stał i dziękował i wielbił Boga za dzieła Jego w jego życiu, chociaż jeszcze syna nie oglądał.
Bo wiara jest pewnością. Pewnością tego, czego się spodziewamy. A więc wbrew nadziei. Uwierzył w nadzieję. Wiecie, Bóg niesamowicie go motywował. Wyprowadził go kiedyś na dwór, na samym początku i mówi, popatrz w niebo, takie będzie twoje potomstwo. Popatrz. Nie zliczysz ich. Bóg podnosi twoją i moją wiarę. I Bóg dokonał swojego dzieła. Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Boga? Czy jest coś, czego On nie mógłby uczynić? W naszym życiu, bracia i siostry, ty i ja potrzebujemy Boga cudów. My potrzebujemy Bożych cudów. Potrzebujemy Boga, który przychodzi w momencie, kiedy już tracimy nawet nadzieję. Kiedy wydaje nam się i mówimy, już nic nie stanie zmienić się w naszym życiu. Już wszystko musi być tak i właściwie to już tak się skończy. Nic już nie da się zrobić, a Bóg mówi zupełnie inaczej. Bóg się nie zmienia. On ma moc dokonać zmian w naszym życiu. On nie potrzebuje zmian, ale ty i ja potrzebujemy ciągle Jego zmiany, Jego zachęty, Jego mocy, Jego błogosławieństwa, świeżego, świeżego i świeżego. Amen. On ma moc i łaskę. To jest cudowne. On ma moc i łaskę, aby nam pomóc. Bez względu na to, teraz w jakim miejscu, w jakim momencie życia ty i ja jesteśmy. Wiedz jedno, Bóg ma plan dla twojego życia, o którym nawet może nie myślałeś. Przerasta twoje i moje myślenie. Oto już zaczął objawiać, powołując nas do siebie. Ale to nie jest wszystko. On chce, żebyśmy się do Niego zbliżyli i żebyśmy słyszeli Jego głos i pozwolili, aby Jego łaska za łaską, błogosławieństwo za błogosławieństwem, chwała za chwałą objawiała się w twoim i moim życiu. Amen. Oto diabeł nas chce z tego obrabować, a Bóg mówi, patrz na gwiazdy. No dobrze, nie te gwiazdy mam na myśli. Patrz na gwiazdy obietnic Bożych. Patrz na Boże Słowo, jak lśnią te gwiazdy, te Boże obietnice. Patrz na gwiazdy, to co Bóg mówi o tobie, kiedy zdecydowałeś się iść za Nim. Oto Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Może myślisz, czy dla takiego kogoś jak ja, Bóg może coś uczynić? A kiedy z Nim rozmawiasz, mówisz, ty nie znasz mnie zupełnie. Czy Bóg może coś jeszcze dla mnie uczynić? A ja ci powiem, Bóg już dawno coś zaczął dla ciebie i dla mnie czynić. 2000 lat temu Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, przyszedł na tę ziemię od Ojca i oddał życie za nas. Czy to nie jest działanie potężne Boga dla ciebie i dla mnie? Abyśmy nie zginęli, ale żyli? Abyśmy mogli mieć z Bogiem społeczność? Czy jest możliwe, żeby moje drogi krzywe były wyprostowane? Ty nie wiesz, jak poplątałem się w moim życiu. Może mówisz, że jestem tak zapętlony moimi własnymi, nierozsądnymi decyzjami, że nie widzę żadnego wyjścia. Przyjdź z tym do Boga teraz. Boga, który ma moc i On pokaże ci światło i drogę i będziesz widział i wiedział. Czy jest w stanie mi przebaczyć? Takie rzeczy zrobiłem w moim życiu. Czy On jest w stanie mi przebaczyć? Patrz na gwiazdy Bożych obietnic. Tym, którzy mają skruszone serce, tym, którzy żałują, tym, którzy odwracają się od grzechu. On powiedział, że Jego święta krew przelana na krzyżu oczyści nas wszelkiego grzechu. On nas przyjmie. On okaże łaskę. Tak, chcę powiedzieć, jest uzdrowienie dla twojego ciała, jest uzdrowienie dla twojej duszy, jest uzdrowienie i przemiana dla twojego wnętrza. Ale musimy przyjść do Boga z naszym sercem, z naszym życiem. U Niego szukać ratunku, wzywać Jego imienia. A jeżeli wiemy, że On jest i wiemy, że Go szukamy, On da dobre rzeczy, da właściwe rzeczy. Niewiasta chora na płynienie krwi nie miała żadnej nadziei.
zrodziła się w pewnym momencie, gdy usłyszała o Jezusie. Wydała cały swój majątek na lekarzy. Cierpiała na płynienie krwi. Sądzimy, że to była ta choroba kobieca i nikt nie mógł jej pomóc. I nagle usłyszała o Jezusie, który chodzi i uzdrawia i leczy wszelką chorobę i wszelką niemoc. I ona powiedziała tak, ja tam muszę być, gdzie jest Jezus. I był wielki tłum. I ona wbrew nadziei, żywiąc tą jedyną nadzieję, która gdzieś w niej ożyła, kiedy usłyszała o Jezusie, mówi, gdy tylko się Go dotknę, będę uzdrowiona. Moi drodzy, to jest niesamowite, że ludzie mogą być bardzo blisko Boga, będąc zarazem bardzo daleko od Boga. To jest niesamowite, że można być blisko mocy Boga, a ciągle nie doświadczać mocy Boga w swoim życiu. Wiecie dlaczego? Bo granice my wyznaczamy poprzez otwartość lub brak otwartości w naszych sercach. On jest. On będzie działał. Oto wielu ludzi cisnęło się, było wokół Jezusa, dotykało Jezusa, ale moc Jezusa nie wyszła. Oni nie oczekiwali od Niego niczego. Ale ta kobieta inaczej przyszła do Jezusa. Z całym swoim bólem, z całym swoim cierpieniem, z całą swoją beznadzieją przecisnęła się przez ten tłum ludzi i dotknęła szaty Jezusa, bo mówiła w swoim sercu, gdy się tylko dotknę, będę uzdrowiona. I Biblia mówi, moc wyszła z Jezusa. Moc wyszła z Jezusa. Pamiętam, wiele razy o tym wspominałem, młodego człowieka, który wyszedł na środek w ustroniu w zborze, aby się modlić, który był tak zniewolony alkoholem, który po pijaku gdzieś tracił traktor w górach i nie mógł go odnaleźć później po trzeźwemu. Przyszedł na nabożeństwo z taką wielką determinacją. Ja potrzebuję Boga. Ja potrzebuję Jezusa. Ja potrzebuję się Go dotknąć. Kiedy wyszedł na środek, kiedy położyliśmy ręce na Niego i modliliśmy się, myśmy nic nie czuli, ale On mówi, ogień przeniknął moje ciało od głowy do nogi. Ten ogień towarzyszył mi, kiedy wróciłem do domu i natychmiast wiedziałem, że Bóg mnie uleczył i uzdrowił, uwolnił od alkoholu. Do dzisiaj żyję w trzeźwości, to już jest 12 lat i żyję dla Boga, który okazał swoją łaskę, swoją moc, swoje błogosławieństwo, bo on postanowił w tym zgromadzeniu się przecisnąć i dotknąć się Boga żywego, który jest pośród nas. Amen. Biblia mówi, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w moim imieniu, ja tam jestem. Ludzie mówią, ale ja nic nie czuję. Nie, nie, Bóg jest wierny. Bóg jest wierny swojemu Słowu i On dzisiaj także tutaj jest i będzie jutro i pojutrze, ilekroć razy będziemy się zgromadzać w Jego imieniu. Amen. On jest. Natychmiast. Ale wiecie, w tym samym czasie jeszcze przyszedł inny człowiek, przełożony synagogi, Jair. Jego 12-letnia córeczka była umierająca. Wiecie, i on mówi do Jezusa, przyjdź do mojego domu i uzdrów moje dziecko. A później przyszła ta kobieta i dotknęła ciała Jezusa. I wiecie, nagle cała ta grupa, ten tłum ludzi wraz z Jezusem się zatrzymał. Wiecie, ja sobie wyobrażam tego ojca, jak on mówi, Jezu, pośpiesz się. A Jezus stanął. Jezus rozmawia, kto się mnie dotknął. Ta kobieta do niego przychodzi, mówi, to ja. A ten człowiek stoi i mówi, Jezu, czasu nie ma. I przychodzi ktoś, domownicy mówią, już nie truć nauczyciela. Nie truć już nauczyciela. Umarła. Nie truć go. A wtedy Jezus mówi, nie bój się, tylko wierz. Wierz. Wiesz, On jest tym, który przynosi życie. Kiedy wszedł do domu,
chwycił za rękę tą dziewczynkę, powiedział do niej: Talita kumi, czyli dziewczynko, wstań. I ożyła na oczach rodziców. Moi drodzy, ona została wzbudzona z martwych. Nie było nadziei. Wbrew nadziei, wbrew wszystkiemu, Jezus mówi: wierz. Nie wiem, czy on wierzył, czy on nie wierzył. Nie wiem. Ale kiedy Jezus tam wszedł, on wzbudził tą dziewczynkę i ona zaczęła żyć. Ale chcę wam powiedzieć, że on ma większą moc niż moc nad śmiercią fizyczną. On ma większą moc. On ma moc nad duchową śmiercią. On ma moc ożywić to, co duchowo jest martwe. On ma moc wzbudzić takiego człowieka jak ty i ja z duchowej śmierci, z niewiary, z odstępstwa, z grzechu. Jest w stanie nas wzbudzić do życia z sobą. Dać nam życie. I wtedy mówimy tak. My to wiemy. Nawet tego nie przeczytaliśmy w Biblii. Ale wiemy, że Bóg nas wyprowadził ze śmierci do życia. Wiemy, że On teraz mieszka w nas. Wiemy, a później otwierasz Biblię i czytasz, mówisz: o, to jest to, co przeżywam. Tak właśnie jest. On mnie przeniósł, On mnie ożywił, On mi przebaczył. On ma moc uczynić jedno i drugie. I chwała Mu za to. Kiedy nie ma już nadziei, oto przychodzi Bóg, aby wzbudzić w nas nadzieję, abyśmy podnieśli naszą wiarę i abyśmy zaczęli Boga wielbić, że On jest mocem, jeżeli mamy wyraźną Jego obietnicę. Są takie słowa zapisane w jednym miejscu: a wszelka nadzieja ratunku zaczęła w końcu znikać. Kto pamięta, gdzie to słowo jest? A wszelka nadzieja ratunku zaczęła w końcu znikać. Czy ktoś kojarzy, z jakim wydarzeniem jest to stwierdzenie? Apostoł Paweł na morzu. Kiedy trwa sztorm, 14 dni, nie widzieć przez 14 dni słońca, gwiazd, księżyca, być w tak potężnej burzy. Ci ludzie właściwie przez 14 dni ze strachu, z tej trwogi nie jedli. Kiedy zaczęła znikać wszelka nadzieja, czasami my w naszym życiu jesteśmy w takich sytuacjach, jak oni na tym statku, jest taki sztorm, taka burza w naszym życiu, że wydaje nam się, to już jest koniec. Za chwilę przy kolejnym uderzeniu fal statek idzie na dno i to jest koniec. Ale Bóg wzbudza nadzieję tam, gdzie jej nie ma. I oto Bóg tam miał człowieka, Pawła, do którego posłał anioła ze słowem, którym powiedział: Pawle, Bóg darował ci życie, bo musisz stanąć przed cesarzem. Ale też darował ci tych 276 marynarzy, którzy są, i żołnierzy, którzy są razem z tobą. Wszyscy przeżyją. Wszyscy przeżyją. Tak więc, kiedy nadzieja ratunku zaczęła w końcu zanikać, Paweł stanął pośród nich i powiedział: mężowie, mówiłem, nie wyruszajmy, ale Bóg, któremu służę, posłał anioła i zapowiedział, że wszyscy będą uratowani. A więc nabierzcie otuchy, zjedzcie chleba. Bo to na pewno gdzieś Bóg za chwilę nas przyprowadzi w jakieś bezpieczne miejsce. I na drugi dzień zaczęli widzieć, że zbliżają się do jakiegoś lądu. To mi mówi, że bez względu na to, jak wielkie burze są w twoim i w moim życiu, Bóg ciągle nad wszystkim czuwa. Bóg jest ponad tym wszystkim. I Bóg przychodzi i daje nadzieję tam, gdzie już nie ma nadziei. Aby znowu podnieść nas, abyśmy spojrzeli na Boga i w Bogu znaleźli ratunek i pomoc. I kończąc, ostatnia rzecz. Zadam pytanie. Czy ze skały może popłynąć woda?
Czy krzemień, krzemienna skała może zamienić się w źródło wód? W sposób naturalny to jest niemożliwe. Mocą człowieka to jest niemożliwe. Pamiętacie, jak Bóg wyprowadził Izraela? Bibliści mówią, że to było od 1,5 miliona do 3 milionów ludzi, mężczyzn. Samych zbrojnych powyżej 20 roku życia było 600 tysięcy. No już te 600 tysięcy to już jest dużo. Ale są żony, są dzieci. Od 1,5 do 3 milionów ludzi. Do tego jeszcze zwierzęta ryczące, krowy beczące, barany i owce. Wiecie, cały taki fajny rozgardiasz. I to wszystko idzie w kurzu, w słońcu. Obłok jest nad nimi w czasie dnia, aby dać im ochłodę, cień, a słup ognia w nocy, bo tam temperatury gwałtownie spadają blisko zera, aby dać im ciepło, światło. Niesamowity jest Bóg. Jak prowadzi nas, swój lud, i wyprowadził ich na pustynię, a tam nie ma wody. I kiedy dochodzą do takiego momentu, mówią, nie ma wody, pomrzemy wszyscy, nie ma nadziei. Oto Bóg mówi, stań przy skale i uderz w tą skałę i popłynie woda. Czy ze skały może popłynąć woda? Czy krzemień wyda wodę? Otóż okazuje się, że tak. W Psalmie 114, wierszu 7 i 8 czytamy tak. Zadrżyj ziemio przed obliczem Pana, przed obliczem Boga Jakuba. On zmienia skałę w jezioro, krzemień w źródła wód. Oto woda zaczęła płynąć ze skały. Wiecie, to musiało być mnóstwo wody. Napoić tylu ludzi i bydło. Inaczej patrzymy na to, tak czytamy, mówimy, no fajnie, oni chodzili po pustyni, tam Bóg dał im wodę, Bóg dał im mannę, no fajnie. Tylko nie mamy wyobrażenia, gdybyśmy my się znaleźli w ich sytuacji. Nagle patrzymy, próbujemy sobie to wyobrazić. I możemy powiedzieć, jak wielki jest Bóg. Jak można utrzymać 3 miliony ludzi na pustyni przy życiu, stwarzać źródła, dawać wodę tam, gdzie jej naturalnie nie ma. Jak można? Jak można dostarczyć im chleba, pożywienia przez wiele miesięcy, kiedy idą do ziemi obiecanej? Moi drodzy, Bóg jest wierny i ma moc doprowadzić twoje i moje życie do zwycięskiego końca. Czasami nie ma wody. Czasami jest pragnienie. Gdzieś wysychamy duchowo. Oto jest czas, żeby przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, proszę Cię, aby na nowo rzeki wody żywej zaczęły płynąć w moim życiu. Aby Twoje orzeźwiający duch na nowo zaczął mnie napełniać. Kiedy myślę o tej skale i o tym krzemieniu, myślę też o nas ludziach. Myślę o tych, którzy już znają Pana i o tych, którzy Boga w ogóle jeszcze nie uznali jako swojego Pana. Wiecie, że Biblia mówi, że przed nawróceniem nasze serca były jakie? Kamienne. Kamienne. Czy z kamiennego serca może coś dobrego popłynąć? Ale Biblia mówi, oto dam wam nowe serca. Dam wam mojego ducha w wasze wnętrze. I oto zabiorę wasze kamienne serca i dam wam mięsiste serce. I z tego mięsistego serca popłyną rzeki życia. Będzie źródło wody żywota, o której Jezus mówił do Samarytanki. Będzie życie w tobie, a później ja napełnię cię Duchem Świętym i rzeki będą płynąć. Czy z krzemienia? Ze skały? Może popłynąć woda? Z najbardziej twardego serca człowieka, zamkniętego na Boga. Jeśli tylko w końcu ten człowiek zawezwie Boga, zawezwie imienia Pana, Bóg jest w stanie, że to kamienne serce z tego życia zacznie płynąć woda żywota. On ma moc. Tym, którzy go przyjęli. Nie wszyscy go przyjmują. Nie wszyscy jak Abraham,
Nie wszyscy są gotowi pójść za Nim, ale ci, którzy Go przyjmują, ci, którzy w prostej modlitwie szczerze wzywają Jego imienia i oddają Mu swoje serce i życie i odwracają się od swoich grzechów, tym, którzy Go w ten sposób przyjmują. Jezus mówi, dał im moc. Apostoł Jan w Ewangelii mówi, dał im moc, aby się stali Bożymi dziećmi. Aby się stali. Aby ich kamienne serce, Bóg mówi, ty tego nie możesz zrobić, ale ja mam moc zmienić twoje kamienne serce w mięsiste serce. Ja mam moc, że swojego życia, które jest tak suche, tak wyschnięte, tak zniszczone, ja jestem w stanie sprawić, że to miejsce stanie się oazą życia. I Boże życie będzie w tobie. Takiego Boga mamy. Takiemu Bogu służymy. Do takiego Boga należymy. A Bóg nadziei. Bóg jest Bogiem nadziei. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Będziemy się modlić. Pomyśl, oto jesteśmy przed obliczem Boga. Może gdzieś nadzieja zmiany już zupełnie gaśnie w twoim sercu. Może jesteś w takim miejscu jak Paweł na statku. Może jesteś w takim miejscu, że przychodzą takie wieści, już nic się nie da zrobić. Umarło, to koniec. Ale mamy Boga, który jest ponad tym wszystkim. Ponad życiem i śmiercią. Ponad wszelką chorobą i niemocą. I będziemy śpiewać pieśń. Poproszę grupę, aby tutaj zaśpiewała, poprowadziła nas w pieśń. Jeżeli Bóg dotyka twojego serca i mówisz, tak, są rzeczy, co do których wołam do Boga, już tracę nadzieję, ale wiesz, że to jest obietnica od Boga, dana ci przez Boga. I jakby zacząłeś ją tracić, możesz teraz stanąć przed Bogiem i powiedzieć, tak, jak Abraham, wbrew nadziei, będę miał nadzieję i uwierzę i oddam teraz chwałę Bogu, że On jest mocen to uczynić. Oto ja teraz przychodzę, aby On dotknął się mojej potrzeby i mojej sytuacji i po prostu podnieś ręce i zacznij Boga wielbić, że Bóg jest ponad tym wszystkim. A ty w wierze i przez wiarę zaczynasz Boga uwielbiać i dziękować za to, że On wykona to, co obiecał. Wypełni to, co obiecał. Powstańmy, moi drodzy. Chciejmy do Niego przychodzić. Chciejmy do Niego przychodzić w szczerości. Tak jak słyszeliśmy, czy jest w nas to pragnienie odbierania Jego błogosławieństwa i mocy. Kiedy będzie śpiewana ta pieśń, po prostu zachęcam Cię, niech to będzie taki krok wiary. Taki krok na nowo wzbudzenia nadziei i wiary. Tak, ja wychodzę, aby powiedzieć, tak, ja wierzę Ci, Boże, oddaję Ci teraz chwałę. Ja biorę od Ciebie błogosławieństwo dla mojego życia. Uzdrowienie dla mojego ciała. Pomoc dla mojej sytuacji w domu, w rodzinie, moich bliskich. Cokolwiek by to było. Każdy z nas coś przeżywa, czegoś doświadcza. A Bóg dzisiaj daje nam zachętę. Bóg dzisiaj chce nas błogosławić, bo ma plan, bo ma błogosławieństwo i odpowie we właściwym czasie. Tak więc przychodźmy ze szczerym sercem, pragnącym sercem, ale też z chwałą i uwielbieniem, składając na Boga potrzebę, sytuację i dziękując Bogu za to, że On wypełni swoją obietnicę. Śpiewajmy i zachęcam, przychodźmy do Boga, nie do nas, nie do mnie, do Boga, dając dowód, robiąc krok wiary, przychodząc do przodu. Panie, oto moje życie oddaję Tobie. Może jest tak, że potrzebne jest, żebyś oddał życie Jezusowi dzisiaj. Jeszcze nigdy tego nie zrobiłeś. Nigdy jasno i wyraźnie nie powiedziałeś, tak, ja moje serce chcę oddać Bogu. Ja chcę znać tego Boga i iść za Nim. Ja chcę Go prosić, żeby mi przebaczył moje grzechy. Oto jest teraz czas. Teraz jest czas.
aby Twoje martwe duchowo serce, życie zostało ożywione, ale Ty tego musisz chcieć. Ty musisz tego pragnąć, musisz przyjść do Jezusa, a On to uczyni, jeżeli robimy to szczerze. Nie wstydź się i nie bój się. Przecież jesteśmy przed obliczem Boga. Wszyscy kiedyś do Niego przyszliśmy, wszyscy ujawniliśmy się, wszyscy powiedzieliśmy: tak, ja chcę Jezusa. To jest najwspanialsza rzecz, którą człowiek może uczynić. Zachęcam Cię. Nie bój się, ale odważnie zdecyduj się przyjść, powiedzieć: Jezu, przyjdź do mojego życia. Przebacz mi moje grzechy. A też możesz przyjść i powiedzieć: Panie, oddaję Ci moją potrzebę, moją sytuację. Oto teraz to składam i wielbię Cię, bo Ty jesteś moją mocą i siłą i masz wszelką moc, aby to zmienić. Ja nie mogę, ale Ty możesz. Hallelujah.